Dobra. To jest ten boombox, którego znaleźliśmy ostatnio w kontenerze. W ogóle to chyba go ktoś trzymał w jakimś tartaku albo w jakiejś piwnicy, bo wygląda to strasznie. Tyle, o ile się dało, to takie w ogóle testujemy, czy to w ogóle działa. Tu się nie wiem, czy będzie widać, ale zaświeciło się na wyświetlaczu coś od zegara chyba, czy coś w tym stylu. Więc jest szansa, że to żyje nawet i może nawet gra. O! O, działa. Nie, taką sytuację rząd powinien przewidzieć wcześniej, mówiła Urszula Pasławska. Jeżeli opiszę... Coś tu się tylko z tymi, z funkcjami dzieje, dlatego go pewno ktoś wyrzucił. Ukraińskich wojsk. Ponad 50 milionów.
Teraz zmieniamy trochę repertuar. Gość na koncercie Billy'ego Joela, autor słynnego New York State of Mind i Uptown Girl, zaprosił na scenę popową sensację ostatnich lat Olivię Rodrigo. Piosenkarka pojawiła się na jednym z... To jest bardziej efektywne wykorzystanie potencjału sił powietrznych naszych państw. To służy bezpieczeństwu Polski, Słowacji, Czech. Ta współpraca właśnie służy wzmocnieniu bezpieczeństwa naszych państw. Lub we Wrocławiu przebywa nawet czasowo, żebyście Państwo przychodzili i bawili się razem z nami na potańcówce. Zapraszała Beata Nawrotkiewicz z Wrocławskiego Centrum Pasek strzelił chyba, bo się nie obraca, bo takie jest brudne po prostu. Jak się przełącza na CD? W to akurat wątpię, żeby działało. No oczywiście, no przecież to przecież jest tak brudne, że to nie ma szans, żeby to działało. Dobra, to taki test ogólny. CD nie działa, magnetofon nie działa, radio gra, ale panel ogólnie ma jakieś tutaj, trzeba to rozkręcić i czyścić, bo nie wszystkie przyciski odpowiadają za daną funkcję. Niektóre się tu rozjechały.